Henri Miso, niejaki Piórko. Część druga. Piórko w restauracji. Dobra, dzięki. Piórko jadł właśnie obiad w restauracji, gdy do stolika podszedł maître d'hôtel, łypnął na niego groźnie i powiedział głosem niskim i tajemniczym: To, co pan ma na talerzu, nie figuruje dzisiaj w karcie. Piórko zaczął przepraszać. O, bardzo... rozumie pan, ja spieszyłem się, nawet nie zajrzałem do karty. Na wszelki wypadek poprosiłem o kotlet, myśląc, że może akurat są kotlety, albo że będzie można łatwo gdzieś niedaleko kotlety dostać. Gotów zresztą zgodzić się na każdą inną potrawę, gdyby kotletów zabrakło. Kelner nawet zbytnio się nie zdziwił, oddalił się. Po chwili przyniósł mi kotlet i w ten sposób... Oczywiście zapłacę tyle, ile będzie trzeba. To bardzo ładny kotlet, przyznaję. Zapłacę z ochotą, ile będzie się należało. Gdybym wiedział, zamówiłbym z przyjemnością jakieś inne mięso albo po prostu jajko. Zresztą i tak apetyt mi już przeszedł. Zaraz ureguluję rachunek. Ale maître d'hôtel nie rusza się z miejsca. Piórko czuje, że jest mu bardzo nieprzyjemnie. Gdy po chwili podnosi oczy, stoi teraz przed nim właściciel restauracji. Piórko zaczął przepraszać. Nie wiedziałem, że kotletów nie ma dzisiaj w karcie. Nie prosiłem o kartę, bo wzrok mam słaby. Nie miałem przy sobie binokli, a poza tym czytanie sprawia mi za każdym razem szalony ból. Zamówiłem pierwszą lepszą potrawę, jaka mi przyszła na myśl i to raczej w celu wywołania innych propozycji, aniżeli ze specjalnego upodobania do kotletów, ale kelner był pewnie zalatany, nie chciało mu się długo czekać. Przyniósł mi właśnie to i... Nieco innego, ponieważ jestem roztargniony, zacząłem jeść, czy pan pozwoli, że panu zapłacę? Ale właściciel nie rusza się z miejsca. Piórko czuje, że jest mu coraz bardziej głupio. Podając banknot, widzi nagle rękaw munduru. Przed nim stał policjant. Piórko zaczął przepraszać. Po prostu wszedłem tutaj na chwilę, żeby przysiąść, odpocząć. Nagle krzyknął do mnie kelner: a dla pana szanownego co można podać? A bo ja wiem, małe piwo, powiedziałem. A do tego, krzyknął obrażony kelner. Więc tak po prostu, żeby się ode mnie odczepił, a nie w żadnym innym celu, powiedziałem: no to jeden kotlet. Już nawet o nim zapomniałem, kiedy mi przyniesiono kotlet na talerzu, no i ostatecznie stał przede mną na stole. No gdyby pan był łaskaw jakoś tę sprawę załatwić, byłbym panu bardzo wdzięczny. Proszę, to dla pana banknot stufrankowy. Słysząc oddalające się kroki, pomyślał, że jest już wolny, ale teraz stoi przed nim komisarz policji. Piórko zaczął przepraszać. Ja miałem dziś spotkanie ze znajomym na mieście, ale szukałem go bezskutecznie przez cały ranek, więc ponieważ wiedziałem, że wracając z biura znajomy będzie przechodził tą ulicą, wszedłem do restauracji, zająłem stolik przy oknie, a że zapowiadały się na dłuższe wyczekiwanie i z drugiej strony nie chciałem wyglądać na takiego, co to ma węża w kieszeni, zamówiłem kotlet, żeby coś mieć przed sobą na talerzu. Wcale nie miałem zamiaru nic jeść, ale jak postawiono go przede mną, machinalnie, w najmniejszym mierze, nie zdając sobie sprawy z tego, co zrobię, zacząłem jeść, zacząłem po prostu jeść. Trzeba wiedzieć, że za nic w świecie nie poszedłbym na obiad do restauracji. Jadam zawsze u siebie w domu, z zasady. To było po prostu zwykłe roztargnienie, mogące się człowiekowi przydarzyć, kiedy jest zdenerwowany. Przejściowe zaćmienie umysłu, nic więcej. Ale komisarz poprosił do telefonu szefa bezpieczeństwa. No, niech się pan wreszcie wytłumaczy. To pańska jedyna deska ratunku. A jeden z policjantów, popychając go gwałtownie, dorzucił: tylko bez żadnego kręcenia, dobrze? A ponieważ wtargnęła właśnie do restauracji straż pożarna, właściciel powiedział: niech pan popatrzy.
strata dla naszej firmy. Puszczę, zupełna katastrofa. Wskazując na opustoszałą salę, z której ulatniali się spiesznie ostatni klienci. Tajniacy mówili do niego: no, teraz dopiero zacznie się bal. Ostrzegamy pana po dobroci. To już nie pierwsza sprawa tego rodzaju. Może pan nam wierzyć. Kiedy przybiera ona taki obrót, znać, że jest bardzo poważna. Tymczasem stojący za nim wysoki drab w mundurze krzyknął mu do ucha: nic na to nie poradzę. Taki jest rozkaz. Jak pan nie będzie mówił do słuchawki, będę musiał walić. Zrozumiano? Jak się pan przyznaje? Uprzedzam z góry. Jeśli nie posłyszę zaraz pańskiego głosu, walę. Ale ja... O, mów pan. No bo ja nie chciałem... Mów pan. Ja nie wiem. Walę. O Jezu. Mów pan. Ale ja chciałem tylko być, żeby... Mów pan. Mów pan. Mów pan. Mów pan. Koniec części drugiej.